Witajcie. Dziś w odcinku przedstawię Wam seriale, które u Polaków wywołują naprawdę ogrom emocji. To produkcje, które jedni Polacy kochają, a inni wręcz nienawidzą. Ilość osób po obu stronach często jest naprawdę bardzo wyrównana. Jedno jest pewne, te produkcje można albo kochać, albo nienawidzić. Zapraszam. Powiedzmy sobie szczerze, swojego czasu ten serial oglądało wielu z nas. W 1997 roku Modę na sukces oglądało prawie 5 milionów Polaków i z wypiekami na twarzy oczekiwaliśmy rozwiązania największej tajemnicy produkcji. Kogo wybierze Rich? Czy blond włosom Brooke? Czy Taylor, która umarła, a jednak ostatecznie przeżyła? Moda na sukces to serial, który co ciekawe nadal jest kontynuowany. Do tej pory nakręcono ponad 8800 odcinków, więc to naprawdę pokaźna ilość. Być może przez tą zawrotną liczbę odcinków scenarzyści cały czas przechodzą samych siebie, by wymyślać bardziej szokujące i przez to też absurdalne wątki, z których Polacy i nie tylko śmieją się w niebogłosy. Takich absurdalnych wątków jest sporo. Dla przykładu, wszystko dzieje się w dżungli, do której Rich i Brooke wyjechali w podróż po kolejnym wspólnym ślubie. Właśnie tam ma miejsce przerażająca śmierć Ridge'a, który wpada do pieca. Utratę ukochanego bardzo silnie przeżyła Brooke, która jeszcze tego samego dnia z żalu kochała się z Nickiem w odlewni. Dzień później jednak Brooke spotkała Ridge'a w dżungli. Okazało się, że Rich nie spłonął w piecu, bo został uratowany przez tajemniczą kobietę, która otworzyła drzwiczki pieca z drugiej strony i przez nie Rich się uwolnił. Chwilę po tym wyznaniu Brooke kocha się z Ridge'em. Niedługo później okazuje się, że Brooke jest w ciąży, tylko nie wie, czy jest to dziecko Ridge'a, czy Nika. Kolejny absurdalny wątek to bez wątpienia śmierć Taylor, która odeszła już 3 razy. Pierwszy zgon miał miejsce, gdy leciała samolotem, który ostatecznie spadł. Dopiero z czasem okazało się, że Taylor wcale nie była w tym samolocie, ponieważ zanim do niego wsiadła, została pobita w toalecie i odnalazł ją książę Omar. Inny zgon Taylor miał miejsce, gdy raniono ją w serce poprzez strzał. Kobieta odeszła w szpitalu. Z czasem jednak okazało się, że w szpitalu wcale nie było Taylor, a w łóżku leżał manekin. Za całe zamieszanie znowu odpowiedzialny był książę Omar, który wykradł ciało Taylor ze szpitala i umieścił tam manekin, a wszystko po to, by zabrać ją do swojego pałacu, gdzie królewscy lekarze uratowali życie kobiecie. Po raz trzeci Taylor odeszła, gdy będąc w ciąży, zaprosiła do domu bezdomnego człowieka, który cierpiał na gruźlicę. Biedna Taylor niespodziewanie zaraziła się od niego gruźlicą i nie chciała brać leków ze względu na ciążę. Z czasem Taylor trafiła do szpitala, gdzie jej serce stanęło, a dusza kobiety wyszła z ciała i spotkała ducha człowieka, przez którego miała gruźlicę. Ostatecznie dusza Taylor powraca do ciała. Ten serial ma takich wątków naprawdę sporo. Jak ktoś zabawnie go podsumował, Moda na sukces to serial życiowy i pouczający, z którego nauczysz się, jak się zachować, gdy twoja żona po raz trzeci zmartwychwstaje. Trudne sprawy. To jeden z paradokumentów, których telewizja stworzyła naprawdę ogrom. To tylko kilka z przykładów. Oprócz trudnych spraw można wymienić też Dlaczego ja, 19+, Szpital, Ukryta prawda, Szkoła, Pamiętniki z wakacji, Gliniarze, Pielęgniarki, Policjanci i policjantki, Detektywi, Sędzia Anna Maria Wesołowska, W11, Sąd rodzinny. Co ciekawe, wielu Polaków spędzało i spędza godziny przed telewizorami czy komputerami, by obejrzeć te wszystkie niezwykłe programy. Wiele osób je ogląda i oglądało, ale wiele osób też szczerze ich nienawidzi. Zauważyłem, że najniższe oceny zbiera program Trudne sprawy, ale ogólnie wszystkie prezentują podobne cechy. Zarzuca się im przede wszystkim tragiczne aktorstwo, absurdalność i niestety odmóżdżanie Polaków. Faktem jest, że wiele osób fanatycznie ogląda te programy i czerpie z nich wiedzę na temat przeróżnych spraw i wydaje im się potem, że są ekspertami i znają się na pracy detektywa, policjanta, psychologa, sędziego, nauczyciela, lekarza, pielęgniarki czy adwokata. A te dziedziny w tych programach
Jak zwraca uwagę wielu ekspertów, są pokazywane bardzo na skróty, a często nawet z przekłamaniem rzeczywistości. Korona Królów to kolejny serial, który wywołuje zupełnie skrajne emocje. Jedni uważają go za produkcję genialną, która świetnie ukazuje realia tamtych czasów. Inni znowu uważają tę produkcję za jeden wielki żart. Serial reklamowany był jako pierwsza wielka produkcja TVP od 30 lat. Nic więc dziwnego, że ludzie spodziewali się czegoś naprawdę dobrego i wyjątkowego. A jak to wyszło? Serial stał się obiektem wielu żartów i memów. Zarzucono mu bycie superprodukcją specjalnej troski. Wiele osób mówiło, że w serialu nie zgadza się tak naprawdę nic. Od czystych i schludnych kostiumów, które wyglądają jak zabrane przed chwilą z teatru, po sztuczne dialogi i zwyczajnie brak budżetu, który sprawił, że zamiast dobrej, historycznej produkcji oglądamy tani serialik przypominający trudne sprawy, w którym brakuje wiarygodności i prawdy. Zarzucono, że korona króla w serialu wygląda jak wykonana z plastiku. Zwrócono też uwagę na kilka przekłamań historycznych. Z drugiej strony serial ma też bardzo wielu fanów, a nawet jego przeciwnicy twierdzą, że choć wykonanie jest fatalne, to serial sprawił, że internauci wreszcie zaczęli pisać o historii i interesować się nią. Klan to jeden z wielu polskich seriali obok M jak Miłość czy Pierwsza Miłość, który pokazuje problemy dnia codziennego. Ten serial jednak zbiera więcej negatywnych opinii niż pozostałe. Dlaczego? Może dlatego, że jest jednym z pierwszych tego typu produkcji, która dzisiejszego dnia jest nadawana. Zwraca się uwagę, że kiedyś serial był lepszy, a teraz jest po prostu słaby. Klan opowiada historię głównie członków rodziny Lubicz. Oglądamy ich wzloty i upadki. Bohaterowie zakochują się, pracują czy rozwodzą. Po prostu obserwujemy ich codzienne życie. Absurdów jednak i tutaj nie brakuje, choć może nie są one tak ogromne jak w przypadku Mody na sukces, ale też liczba odcinków jest po prostu mniejsza. Takim absurdem jest na przykład syn Krystyny i Pawła Lubicz, który w pewnym momencie zaczął objawiać paranormalne moce i kilka razy przewidywał, co komu dolega poprzez dziwne kolory, których nikt poza nim nie widział. Doszło do tego, że pani Stasia chciała robić już mini pielgrzymki do paranormalnego chłopaka, by wykrywał zaburzenia u jej koleżanek. Także kto wie, jeśli klan potrwa jeszcze trochę dłużej, może doczekamy się jakiegoś zmartwychwstania. Jako ostatni na tej liście postanowiłem wymienić Świat według kiepskich i serial związany z Miodowymi latami. Oba prezentują zdecydowanie wyższy poziom niż pozostałe z tej listy, ale pod wpływem pewnych czynników z legend, według zdania wielu osób, stały się tworami wyraźnie słabszymi, a nawet drażniącymi. Najpierw serial związany z Miodowymi latami. Chodzi oczywiście o serial Całkiem nowe lata miodowe, który jest kontynuacją legendarnych Miodowych lat, opowiadających historię dwójki mężczyzn, Karola i Tadzika, którzy mają zwykłą pracę i mówiąc delikatnie, nie przelewa im się. Mężczyźni za wszelką cenę chcą zarobić duże pieniądze, wymyślając pomysły określane przez ich żony jako kolejne durnowate plany. Niestety, Całkiem nowe lata miodowe miały dorównać Miodowym latom, ale coś nie wyszło. Główna w tym wina dodania elementów telenoweli, co sprawiło, że produkcja straciła swoją lekkość. Dość podobnie jest w przypadku Świata według kiepskich. Serial był nazywany jednym z najlepszych seriali komediowych w Polsce, ale niestety ktoś przegiął i zamiast w dobrym momencie to zakończyć, produkcja dalej była kontynuowana i z opinii legendy stała się po prostu niezłym serialem. Oglądalność była wyraźnie słabsza, choć dalej nie była na złym poziomie. Niestety kultowość kiepskich przez ciągłe przedłużanie została trochę zaprzepaszczona. Do takiego stopnia, że nawet wielcy fani produkcji prosili o jej jak najszybsze zakończenie. Smutna prawda o serialu Świat według kiepskich wyszła po latach. Link do filmiku na ten temat w opisie.